Dynamika ruchu. Przyspiesz. O, minąłeś go tej skrzydłem. Na jednym tempie. To z Francuzów, nie? Tak też tak. Było parę tam. Jewra miał taką sytuację z boku pola karnego. Się leży. Żeby cię ładował ten pajet, wiesz? Miał tak na kurde swoje nodze z 20 metra. Szybciej. Jest! Możemy porozmawiać o... O kadrze Andrzeja Zamińskiego? No. Łukasz napastnik. Tak się zapowiadał. To powiedz, co się stało, że ci nie wyszło. No co ja ci mam powiedzieć, Łukasz? Nie płacz, Łuki, nie płacz, bo zaraz przypomnimy, jak skopałeś jednego węgla, kurwa. O, przeszło ci, widzisz, szybko. Było zgrupowanie w Wiśle, były 2 tygodnie i było tak, że pierwszy tydzień był ktoś i później jeszcze ktoś dojeżdżał. No. Ja po tym pierwszym tygodniu wyjechałem, a że mieszkałem blisko Wisły, no to jak ktoś tam zapał kontuzję, to Zamila do mnie zadzwonił, mówi, no to przyjedź tutaj, pojedziesz z nami na turniej na węgla. No i ja spiszę w pokoju. No i wypadło, że z Fabianem musiałem być w pokoju, nie? No.
Komary latały. Z młodego to jeszcze pamiętam też z Gwarka, nie? Ale był wybujany w internacie. Zawsze opowiada ja. To samo. Zawsze opowiada to samo, a to nieprawda. No powiem, byłeś. No chyba ty. Młody, no, ale... Jak mogłem być wybujany, znaczy, jak ważyłem 60 kilo? No, ale ja nie mówię w złym kontekście teraz o tobie. Że nie to, że, wiesz, że ty się źle zachowywałeś, tylko ja mówię, no, że ty wiesz. Ty mówisz że... to, jak ktoś mnie postrzegał, no to nie jest moja wina, że mnie ktoś tak postrzegał. Ja mówię, że nie na zasadzie tego, że ty coś źle, tylko chodziło o to, że wiesz, że strzelałeś bramki. O tym, że strzelałem bramki i ktoś mnie widział, że byłem jakimś kozakiem, czy nie wiem czym. Wybujany. Dlatego mówię, bo jak ty powiedział, że mamy nie pompować ostatniego balonika, dlatego nie wygraliśmy w ostatnim meczu. Ale powiedz dokładnie, jakiego stwierdzenia użyłeś. Nasz jak szef. Jak powiedział nasz szef Zbigniew Wojek. To on wysyła czeki i ten. On podpisuje. On podpisuje i my dostajemy, więc to jest nasz szef. Tak się ma się rozróżnia szefa. No bardzo dobrze. Czy ma głębokie kieszenie? Czy ma węża? Tak sobie zdobyliśmy mistrzostwo każdy po roku i pojechaliśmy. No. Peace. Ty, Kuba, pierwszy, nie? Zdobyłeś mistrza.
No ja od razu w pierwszym tym. Znaczy, wszedłem i pół roku grałem, nie? Także wiesz. To nie zdobyłeś. Nie no, wiem. Ale rozgrywałem mecze tam. Nie to, że wchodziłem czy coś, tylko praktycznie od początku grałem w pierwszym składzie, nie? Później ja i później Piszczo. I później wszyscy pojechaliśmy. Poszli. W 2.7, ty też w 2.7? Wszyscy w 2.7. A czy ja na swoim przykładzie to mogę powiedzieć, że jak wyjeżdżałem, no to w sumie... Gówniarze byliśmy. Gówniarze, no. Za przeproszeniem chuja widziałem. Gówno wiedziałem. To się nada. No ale taka prawda, no. A początkowy okres nie miałeś tak, że po jakimś czasie, po kilku miesiącach chciałeś wrócić? Nie. Znaczy wiesz, chodziło o to nie to, że wrócisz, żeby tamten, tylko że tak trochę to... Nie, ja właśnie, ja przyznam szczerze, że nigdy w sumie nie miałem problemu z tym, żeby wyjeżdżać z domu. No w sumie ty to też no, w internacie, nie? No ja też 15 roku życia. Jak do Zagłębia poszedłem, to trochę miałem taką kryzę, bo tam sam siedziałem w tym hotelu takim. No to może trochę inaczej, bo mnie w sumie od początku, jak tam wyjechałem do Anglii, no to mnie wsadzili do mieszkania. Byłem jakby sam sobie i jak zaczęła się tam, nie wiem, żona obecna zjeżdża czy rodzina, no to było tak normalnie, no. Tym bardziej, że w Warszawie też już sam jakoś mieszkałem na mieszkaniu. To chodź, Artur. Chodź. Nie, no chodź. O, i to mój bohater z dzieciństwa przyszedł. O, yeah. Tu jest teraz przecież to Artur się czerwony zrobił. Zobacz, jak się Artur czerwony zrobił. Pierwszy raz, nagraj Arturo, pierwszy raz się zastydził. Nie no, ja już chciałem mega wyjechać, bo kurde już... Kiedy cię w końcu ściągnął? No tak, już chciałem po drugim roku chciałem już wracać, ale tam... taka sytuacja była, że mnie za bardzo nie chcieli, a później wyszło tak, że zmieniali trenera na tego Favre. Mhm. No i on powiedział, że chce mieć w sumie wszystkich zawodników na treningu, którzy są na kontrakcie, no i tak. Aha. Wiesz, miałem później się w sumie... Okres przygotowawczy miałem na to, żeby sobie jakieś tam miejsce wywalczyć, żeby zostać. No. No i zostałem. I tak powstał najlepszy prawo obrońca na świecie. Mm. Jak pod bramką nie trafiałem w bramkę, tylko obok, no to wiedzieli, że dobrze potrafię wyczyścić. A ile masz bramy strzelonych jako na pasik w Bundeslidze? Pierwszy mecz pamiętasz? Nie wiem, ale wszystkie bramy mam w Bundeslidze ponad 10 chyba. What? Pamiętasz jak... Na 9 lat graję? No to ile puściłeś? No, ale byś był zdziwiony, no, bo ja tyle nie grałem. Okej, chodźcie tutaj. Pierwszy strzał obaj. Pierwszy strzał wybieramy obaj. Lepszy. Lepszą. I drugi strzał ma ten, który miał gorszy, czyli... Tak jest. Okay. Czyli jeżeli wybieramy moją, to później gramy. Czyli na ogół z tego miejsca po prostu gramy. Dwie piłki znowu. Jedną i później. Jeden będzie uderzał w takim razie. Nie, na przemian. Na przemian potem. Uderzę ten, później jak ja wchodzę na green... Na przemian chcesz grać. Jak ja wchodzę na green... A pytarze z lepszej po prostu pozycji. Nie, to będzie do wygrywania, bo za każdym razem będą dwa uderzenia. Gramy dwa dołki tylko, czy co. Ale na nowe czy na stare zasady gramy? Kaukas może łapać? No te, co na euro mają obowiązywać. Dobra, no to zaczynajcie. Dobre! Aż źle ci, Ale dobre, jest looking good. Nie, jest za mądre. Na grinie jest! Brawo. Może być na grinie. Wrócili do gry! Wrócili! Lata na grinie! Back to the game! Wiem. No, dobra. Zostawiam. Bierz twoją, bierzemy moją. Chcesz? Tak, byś chciał dać panenkę. O, super. Super drink. No ale coś do tyłu. O, dobrze. Wiewiórkę tam. Cięcioła strącił. Wiewiórkę. To mocno. Aj! Jak tam? Dobrze, na fairwayu. Coś ktują. Bardzo dobrze. Coś ktują widać było. Jak ja teraz trafię, to wygramy wszystko. Tak, no nie wszystko. Dwoma punktami wygramy ten dojk. Jaka jest zasada, jakie dwoma? No co, jestem i z dółkami, ale wygrywamy z szotami. Szotami, no. Aaaa! Wygraliśmy teamwork, work. Nie? Lewy. Nie, nie, nie,
Paznik. Podnieś pod pas. Tutaj chodziłem, teraz poprawię. Paznik! Dojdziesz? Każdy jeszcze czas dla siebie, także wykorzystujemy maksymalnie czas, proszę o koncentrację, 60 minut. Dobrej zabawy. Dziękuję. Minutka rolowania jeszcze. Nie? Marzenie każdego piłkarza, być na tym stadionie i grać w takim meczu, jak my dzisiaj zagramy. Doszliśmy bardzo daleko. Pierwszy krok zrobiliśmy. Pokażmy jaja, kto w tej grupie rządzi. To wygramy! Polska! Adam.
Chodź! Chodź, drewniak! Nie, nie, nie. Co ty chcesz? Nie, ja drewniak. Nie bądźże. Gimany. Gimany, co ma być od razu? Szyjka to gdzieś tam na gier. Siedzimy. Fusobus. Fusobus. Fusobus, jędza. Jędza. Fusobus? Jędza już nie jest fusem. Ja. Lewo. Lewo czy prawo? Uwaga, Kisiu. Pamiętam, jak wystawiał cię trener na lewej, z lewej strony, na lewej pomocy też, pamiętasz? No. Pamiętam, jak ja zobaczyłem na tym, przed meczem, że Łukasz Piszczek na prawej obronie. No to teraz opowiedz historię z tym związaną, jak odbudowałeś Szmelcera chyba. Kolega, zobacz, co zrobił. Tak, powiedziałeś, że jedziesz, nie. Nie, ja mówię, Piszczu nie jest, wiesz, dla mnie w tamtym okresie, Piszczu nie był obrońcą. Nie byłem. Oszukujmy się, ja mówię, no dobra. Wystawiając Piszczu na obronie, mówię, przecież to był napastnik dla mnie, zawsze byłeś napastnikiem. Ale jakoś zagrałeś chyba 2 czy 3 spotkania wcześniej na prawej obronie. I to spotkanie przesądziło o tym, że później byłem w Borussii Dortmund. Tak. Także nie, zagrałeś, wiesz. Źle. Szmele chyba mnie zlekceważył. Nagadałeś mu. Nie, no bo ja dla mnie, mówię ci szczerze, że ja mówię, jak będziemy atakować, mówię, to Piszczu, no szczerze, mówię, on zawsze grał na... No, mówię, wiesz, to jeden na jeden, nie? Mówię, Piszczu zawsze, no jako napastnik, no to defensywnie jest cena tu, proszę. A trener wcześniej... To poczekaj, to teraz mi podziękuj, że ja mu kazałem z tobą jechać, a z tobą ani razu nie pojechał, nie? No czemu mam ci dziękować? No, że widzisz, że... To... Jak oceniłeś swojego bardzo dobrego kolegę z reprezentacji? Nie, no ja wtedy, szczerze, no powiedz sam. No co? Naga obrońca. No. Nie, no wtedy, no wiesz, jak on na... No nie, no powiedz, młody, no. Sam mówiłeś, że się bałeś, jak na prawej obronie cię pierwszy wystawił, to nie wiedziałeś, co on robi. Pamiętasz? No tak, no. Ale trenowałeś coś wcześniej na tej prawej, czy on tak nagle przyszedł i ci powiedział? Czy nie, widziałeś, to... że przez parę dni, że coś się szykuje? Czyli ja wróciłem wtedy po tej pierwszej operacji biodra. I tam najpierw grałem jakieś sparingi w drużynach rezerw, ale to normalnie z przodu i... Graliśmy mecz w Hoffenheim i tam grałem na lewej pomocy normalnie. No ale gościł w 12 minucie, że któryś tam złapał kontuzję, on nagle mnie przesunął na prawą obronę. No i od tamtego meczu tak w sumie poszło. Jeszcze raz zostaną. Mariusz!
Okej, zbieramy się na wodę. Dalej wodę. Chodź o. Panowie, schodzimy. Mario, odjazd. Uda. Поменять еще. Сейчас я принесу. Ну, на, вот здесь две, а я сейчас принесу пятого. Павел, я сейчас сердечек можешь заставить. Dobra, grany zostaje, a my papierze zamykamy. Dobra, ten sam. Kapi, masz klasyczne? Tak jest. Dobra, kim gramy? Ten sam gramy. No, ja znowu. Ja robię. Mecz od nowa. Klasyczne masz? Tak. Dawaj, ty, nasze te. Nie. Tak, anse, kabanse, flory. Z młodymi też trzeba umieć przygotować. Niebieski! Tak jest, Ibra się utrzymał! Dobrze, biega na wolne pole. Spalony. Dupa. Spalony. Tak jest! Ale widziałeś, jak tam kółeczko zrobił? Zobaczmy to jeszcze raz. Zdając sobie drużynę, oczekiwałem porównanego spotkania. Robił sobie miejsce. Udało im się tworzyć mnóstwo sytuacji. Nie ma samego. Ja ci to zrobię, wiesz? Lewandowski? Dobry jesteś. Lewandowski strzelił bramkę. Z numerami. To chyba pójdzie dopiero po euro. Nie best of. Ziomki piszą, właśnie świętują zakończenie roku. Masz taki grill, piwko. Nie trzeba dzieci do szkoły wozić, czy te ziomki, które szkołę skończyły? Nie no, oni kończą, wiesz, kończą... No. Świętują razem z dziećmi.
Cieszę się, że dzieci skończyły. Tak, bo już wiesz, rano nie trzeba wstawać. Trzeba dzieci odwozić do szkoły. Paśki, coś o tym wie, czy nie? Czy jeszcze nie odwozisz? Ja też dzisiaj świętuję. Na wodzie jadę. Trzeba się nawadniać. Peszki co? Ty już o podtekstach, Kuba. A Kuba już tylko głową kręci, nie? Gada, poka... W każdym języku gada, Gelson. W każdym języku gada. Ale partita, que ya te vi uscire. Ma poi ci sono le partite che... ...che partita non ce la vanno mai la palla. Ma loro non vedono la palla. Poi se una squadra di proprio... Ale czemu? No bo myślałem, że nie jadali jutro, tak. Ale mój zaskoczony, tak? Przegrajmy razem, niech oni też pobiegają, niech oni też tracą siły. Panowie, nie, kurwa, nie ma jutra, jest tylko dzisiaj. Kto wygra mecz? Polska!
wiesz, jak było? Stałeś w tym. Na szóstym piętrze w domu i tylko... Ej, masz maszynkę? I wiesz. Zjazd w dół, ci rzucam zjazd w dół windą. Trójkę ci rzucał. I dawałeś maszynkę Philipsa, nie? To przechodzona tak. Na 7 dek, wiesz kto na ten? Z włosami. Włosami. Z włosami. Ale tam przecież... Wiesz, wziąłeś maszynkę? Wiesz, ściągałeś ten i dobra. Umyłeś? Szczerze? Przesadzając tym Poznanem. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jeszcze jeden, dwa mecze, a na razie niech zluzują wory, tak? No Jędrzejczyku niech napiszą coś. Był przecież 2-6 był w Niemczech, nie? 2-8? 2-12. To teraz są twoje czwarte mistrzostwa. No tak, znaczy trzecie, gdzie jestem obecny. To miałeś formę wtedy, Fabian. Pamiętasz? A, nie. Ja. jakoś mi nie zapadło to. Ja powiem ci szczerze, wtedy jak ja cię tam jeszcze na to, jak to miałem stwierdzić. Nie, ale to wiesz, chodziło o trening i o to. Nie no, to była zawsze był kocur. Miazga, nie? To co łapało. Do jedzenia. Nie widać. Ja mam cały czas, wiesz, ja mam cały czas przed oczami tą sytuację, jak to się stało, nie? To powiem ci, że... Nie, no taka śmieszna była ta sytuacja. Z perspektywy czasu. Śmieszna, nieśmieszna. To była Wasyl wtedy, wiesz, strzelał karnego na siłę, tak, ale na siłę. I Fabian go wyczuł i normalnie go tak ręką wyciągnął i to było widać, że mu, wiesz, po prostu ta siła była taka, nie, uderzenia duża. Nie, śmieszne a propos, bo my ćwiczyliśmy te rzuty karne, coś takiego? No ale to już było po treningu, już było, nie? Po jakby, po tych ćwiczeniu w ogóle rzutów karnych. I tak, Wasyl jeszcze mówi, nie, chociaż na jeden. Ale wiesz dlaczego, bo ty na 10 karnych obroniłeś 7 wtedy, nie? No, to prawda. To się strzelało do skutku, nie? Wiesz, jak zrobisz to, jak on zmieni bieg, to już nie wyhamuje. Chodzi mi o to, żebyś tu zapadł pozycję, cienko do końca, krok i rzut. Zrobimy parę takich. Ja ci powiem, jak będę ci uderzył, spróbujemy zrobić. Ja uderz do boku. Dobra, zaczynamy. Ej. Ja zaczynam, ty dwóch. Nie, obojętnie no kogo. No dawaj. Lewa, ja ta. Dobrze, no, lewa. No już nie masz wyboru. Ale czemu? Przecież było widać. Dobra, jak Krzysia. Ty dwóch. Ja dwóch, dwóch, tak? Wszyscy groźne miny robią. Ja, Mario i Kwiatka. A my bierzemy czołg, nie? No teraz my dwóch. My czołg. Ty zawodnika i... My dwóch. Pawkę i drugiego Pawkę bierzemy. Tutaj człowiek ochrona jest, tak? Przemowa. Daliśmy z siebie wszystko. Nie ma jutra. Zaszliśmy tak daleko, jesteśmy w ósemce najlepszych drużyn. Jedziemy z nimi, panowie. Dajemy, panowie! Damy gramy! Polsko!
Trochę nam grania zostało, ale zbyt dużo nie, biorąc pod uwagę fakt, że co dwa lata są mistrzostwa, nie? Nie no. Tego trzeba brać. Następne Euro już nie nasze raczej. I tym bardziej, że ono będzie w innym formacie, nie? To następne Euro. Jak? Aha. No to jakieś takie grupy Europie. Takie, no, że jeździsz po całej Europie. Tak? No, no już nie będzie tak. Ale tutaj też latasz po 1000 kilometrów, nie? Nie wiem, ale jakoś tak chyba jest fajnie, że impreza mimo wszystko jest w jednym miejscu i to tak jakoś... Czuję się bardziej, nie? Ten klimat, no.